Cykl programów dotyczy komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w województwie podlaskim. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego województwo podlaskie staje się atrakcyjnym miejscem do inwestycji, podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacyjności. W Dobrzeniówce, w okolicach Zabłudowa, barwna tradycja spotkała się z pyszną nowoczesnością. Stowarzyszenie Szukamy Polski w partnerstwie ze stowarzyszeniem Bardzo Aktywna Wieś Barwa zrealizowało projekt Internet Barwny i Smakowity. W ramach projektu Internet Barwny i Smakowity skierowaliśmy działania do 15 osób. W tym były i kobiety, i nawet znalazło się dwóch mężczyzn. Generalnie byli to uczestnicy po 50 roku życia z terenów wiejskich, z gminy Zabłudów. W ramach naszych działań zorganizowaliśmy dla nich warsztaty internetowe, w ramach których uczestnicy uczyli się obsługi strony internetowej, wyszukiwania informacji w internecie, założyli sobie konta mailowe. Powstała też strona internetowa Stowarzyszenia Barwa, z którego większość uczestników się wywodzi, można tak powiedzieć. Oprócz tego zorganizowaliśmy także warsztaty kulinarne. Tutaj panie gotowały, panie słyną i panowie słyną też właśnie ze swojego talentu w gotowaniu, dlatego to działanie. I tutaj też stworzyliśmy blok kulinarny, Kulinarna Barwa. I takim jeszcze kolejnym działaniem były warsztaty komunikacyjne. Tutaj panie uczyły się, jak występować publicznie i jak lepiej wyrażać swoje uczucia i emocje. To wspaniała grupa. Bardzo się cieszę, że miałam okazję pracować z paniami i panami tutaj z tego terenu. To było bardzo cenne doświadczenie, to jak potrafią oni wykorzystywać każdą swoją wolną chwilę, jak się cieszą, kiedy nauczą się czegoś nowego, na przykład obsługi komputera, internetu. To naprawdę były cenne doświadczenia i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję prowadzić podobne działania tutaj w Dobrzyniówce, w Rafałówce, w okolicach Zabłudowa. W ramach warsztatów kulinarnych powstało 10 krótkich filmów z przepisami na potrawy, które uczestnicy wspólnie przygotowywali. Pierwszą potrawą przedstawioną na blogu Kulinarna Barwa jest barwny tort kanapkowy, który powstał 23 lutego 2013 roku. Przepis publikujemy na podstawie przepisu Przekładaniec z serem korycińskim, który zaprezentowała Sylwia Małachowska, autorka bloga Z miłości do jedzenia. Aby przełamać obawy przed wystąpieniami publicznymi, uczestnicy w ramach warsztatów komunikacyjnych samodzielnie nagrywali swoje wizytówki. Nazywam się Helena Aleksiejczuk, mieszkam w Folwarkach Małych, przychodzę na spotkania, które odbywają się w Dobrzyniówce. Lubię gotować, spotykam się z paniami, które mają dużo doświadczeń, wymieniamy się swoimi doświadczeniami. Jestem Romuald Cytrynowicz. Lubię po prostu folklor, lubię być z ludźmi, lubię kuchnię polską, przede wszystkim podlaską. Stowarzyszenie Barwa to niezwykle aktywna grupa 50+, która energią i ilością podejmowanych inicjatyw mogłaby zawstydzić wielu młodych. Człowiek z zewnątrz, nie znający tego środowiska, nie znający tych pań, nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak można, że tak powiem, być aktywnym, gdzie postrzeganie kobiety ze wsi albo ze środowiska małostowiskowego jest to jedno i ugruntowane. I te panie dają dosłownie kłam temu, że nic się nie da, albo da się niewiele, albo niewiele od nas zależy. No właśnie te panie pokazują nam wszystkim, że dużo od nas zależy, dużo możemy, jeżeli tylko chcemy.
Te dzisiejsze spotkanie tutaj wraz z członkami Stowarzyszenia Szukamy Polski, które finalizuje pewien projekt, to jest połączenie tej tradycji, takiego ugruntowania, tej sielskości z nowoczesnością, z komputerami, z internetem, słyszałem nawet z Facebookiem, słyszałem także ze stronami internetowymi, które panie się tutaj uczyły zakładać i jednocześnie wprowadzając te elementy tradycyjne, to znaczy elementy kuchni regionalnej, tradycji gotowania, tego, co czują i się znają najlepiej. Projekt Internet Barwny i Smakowity w ocenie uczestników był okazją do poznania nowoczesnych metod komunikacji oraz dawał możliwość oderwania się od codziennych obowiązków. Bardzo dobrze. Wszystkie nasze składniki. Ona była pyszna i nas gotowała. Bardzo się cieszę, że w ogóle mogłam wziąć udział w takim projekcie. Wiele się nauczyłam, podpatrzyłam. Nie miałam zielonego pojęcia o internecie, bo nie mam do niego dostępu jak na co dzień gdzieś tam, więc to było dla mnie jakieś nowum, czegoś, wszystko było zresztą nowe, bo wiele rzeczy nie rozumiałam, więc musiałam dopytać się, dlaczego to tak działa, po co to działa, do czemu to służy, więc myślę, że na tym skorzystałam. Z kulinarnych też. Lubię gotować. Gotujemy w stowarzyszeniu, także to były też inne rzeczy, które my żeśmy, potrawy właściwie, które my robimy. Na przykład pierwszy raz w życiu jadłam awokado. Dla mnie to było, no bo one były, ale ja nie bardzo wiedziałam, co mam z nim zrobić i jak, ale w sałatce, czy tam w czymś jakimś w paście było bardzo super. Coś nowego dla mnie. Na pewno bym poleciła, czego zawsze się nauczą. A przede wszystkim spotkania z ludźmi, życzliwość, uśmiech, jakaś tam radość. Wiedza swoją drogą, a te spotkania na co dzień, bo my na co dzień nie możemy się tak, nie ma możliwości spotykania. Ludzie nie chcą się spotykać w domach, ale to jest taka okazja do wyjścia z domu, porozmawiania nawet o swoich sprawach, jakieś tam coś w bolączkach. Ta podpowiedziała, ta przekazała, naprawdę polecam wszystkim. Projekt ten oceniam bardzo pozytywnie. Był ciekawy przede wszystkim. Kobiety mogły się nauczyć dużo, zrealizować swoje marzenia niespełnione, bo niektóre bały się komputera, a teraz potrafią już i sobie potrafią dużo, tak powiem. Pocztę założyły, do siebie piszą, mailują, tak jak młodzież. Nie proszą wnuczki, żeby coś tam pomogła. No, żeśmy poznały nowe potrawy regionalne, chociaż tam same trochę po części robimy, ale to są inne i na pewno lepsze, bo szybsze. Warto było, o jak warto. A strona internetowa, jaka jest ważna dla nas, bo żeśmy do tej pory nie miały. I kamera, to już teraz będziemy filmowali. No i także dziękujemy serdecznie dla zaprzyjaźnionego stowarzyszenia i jesteśmy bardzo dumne i szczęśliwe. Ostatnim elementem projektu była konferencja podsumowująca, na której rozdane zostały pamiątkowe dyplomy, pendrive'y z materiałami szkoleniowymi. Przekazana została również kamera wideo do dalszej rejestracji działań barwianek, jak mówią o sobie panie z barwy. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową oraz blogiem kulinarnym www.stowarzyszenie-barwa.pl. Programy Zainwestuj w Człowieka oglądaj w TV Białystok, lokalnych telewizjach kablowych oraz w internecie. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.